Słuchajmy, kto z nami jest? Dobry wieczór, słuchamy. Dobry wieczór, Krystian Pszczyna z tej strony. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem, Krystian, Wielkiej Polsce. Dobry wieczór. No dzwonię tutaj, miałem taką rozkminę dzisiaj odnośnie geopolityki i sytuacji Polski przed potencjalną wojną. I tak się zastanawiam, co drodzy kamraci sądzicie, no bo uważam, jesteśmy, nasze położenie geograficzne jest bardzo ciężkie. Zawsze było, no ale teraz mamy Białoruś, Rosję, Ukraina, nie wiadomo jak będzie za kilka lat, granice z Czechami, tutaj blisko Pszczyny. I no ja nie wiem, co o tym myśleć. Nie wiem, co o tym myśleć. Ja ci zadam pytanie. Ale czego się obawiasz? I kogo? No właśnie, super, dzięki. No. Historycznie myślę, że z naszych sąsiadów, no z Węgrami już nie graniczymy. To ja się boję ich wszystkich. No Morza Bałtyckiego się nie boję, bo to jest jedyna granica nielądowa. Natomiast... Przewidywalny sąsiad, nie Morze Bałtyckie. Mhm. Nie? Wymieniłeś parę państw, a nie boisz się na przykład Niemców? Amerykanów, którzy już są w Polsce? Krótkoterminowo Niemców się nie boję z uwagi na siłę ich armii. Natomiast jeśli chodzi o Amerykę, to, są trochę. A na siłę ich gospodarki? No, gdyby przestawili ją na tryb wojenny, to w 5-10 lat Bundeswehra by mogła wrócić do lat świetności, więc wiesz, średnioterminowo. Zadaję to pytanie celowo, ponieważ zastanówmy się, czy Niemcy naprawdę potrzebują armii. Ile kosztuje utrzymanie armii? Ile kosztuje utrzymanie wojska, sprzętu, dostarczenie amunicji, utrata krwi, utrata płynności gospodarczej, wyniszczenie gospodarki? Może taniej jest dać dopłatę do hektara? Może taniej jest puścić reklamy w telewizji, że Unia jest świetna i wszystko rozdaje? Może taniej jest zabrać państwom ich własne pieniądze, ale zrobić to po cichu, tak żeby tego nikt nie zauważył. Mało tego, zrobić tak, potem, że te państwa myślą, że dostają. A potem rozdać to na głos, na przykład w taki prosty sposób, że przy każdej inwestycji, która odbywa się z pieniędzy odebranych tobie, postawić tablicę "powstało dzięki Unii Europejskiej". Może to jest tańsze niż armia, bo przecież Polska, dołączając do Unii Europejskiej, miała dołączyć na warunkach nicejskich, gdzie nasz głos był porównywalny siłą z głosem francuskim i niemieckim, ale oczywiście w międzyczasie zmieniono te warunki, kiedy Polacy już wyrazili akceptację, w cudzysłowie, do przyłączenia się do Unii Europejskiej i wtedy zmieniono te warunki, że głos polski jest ponad dwukrotnie słabszy. Może oni nie potrzebują żadnej armii. To się nazywał traktat lizboński, podpisany przez... Dlatego ich nie wymieniłem, bo ja gospodarczo są bardzo mocni też przez tutaj nasze wejście do Unii. Trochę oni nas eksploatują, naszą gospodarkę. No my też z tego trochę korzystamy, bo otworzyliśmy się na ich rynek. Tutaj weszły ich firmy. Dlatego nie wymieniłem Niemców, no bo tak, no ciężko sobie wyobrazić niemieckie czołgi, tak jak w 1939 tutaj. A jaki by, dobrze, Krystian, a to poszukajmy dalej, bo wymieniłeś Czechów, Słowaków, Białorusinów, Rosjan. Zacznijmy od twojej kolejności. I Ukraińców też wymieniłem. Też Ukraińców. Jaki interes mieliby Czesi w ewentualnym atakowaniu Polski i po co? No tutaj wydaje mi się, są obecnie małym krajem. Więc jeżeli mieliby długoterminowo istnieć i tutaj ich projekt nie miałby być tak, jak kiedyś stali się częścią Austro-Węgier, potem zostali bardzo szybko wchłonięci przez Trzecią Rzeszę, no to docelowo musieliby tutaj te duże kraje wokół siebie osłabiać. I wydaje mi się, że mogliby tutaj moment słabości Polski, też mając argument tutaj sprzed lat dotyczący Zaolzie, jakichś tam napięć, że jeżeli nadarzyłaby się okazja i byliby silniejsi militarnie niż obecnie, no to mogliby to wykorzystać. Wiadomo, że w starciu jeden na jeden Czechy by tutaj prawdopodobnie nie wygrały, ale ja tu ten scenariusz, jaki sobie buduję, to już jest taki scenariusz, że Polska jest tak w sytuacji adekwatnej do rozbiorów, jest w ciężkiej sytuacji. Mhm. A powiem ci, zapytam się ciebie, Krystian. Co miałoby doprowadzić? Czy wiesz, dlaczego, jak doprowadzono do rozbiorów Polski?
Już bezpośrednio, bezpośrednio, jak doprowadzono. Według mojej wiedzy, w bardzo dużym skrócie, Potop Szwedzki zdziesiątkował ludność polską. Nie było ludności, obszar był duży, natomiast był problem z uchronieniem jej, pojawiły się kwestie. Ale nie, ja nie mówię, Ale dobrze, mówisz o potopie szwedzkim. Co? A czy na przykład, patrząc współcześnie, obawiasz się Brytyjczyków? Brytyjczyków w kontekście sytuacji, w kontekście kinetycznego zaatakowania polskich ziem? No, żeby... Czy Brytyjczycy są na nas zagrożeniem, twoim zdaniem? W sensie kinetycznym takim, żeby... Czy są zagrożeniem? Czy Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo jest zagrożeniem dla Polski? Kinetycznym, nie kinetycznym. Czy jest zagrożeniem, twoim zdaniem, tak, na przykład? Znaczy, politycznie to jest obce państwo, to nie jest jakieś... Ja ci powiem, ja bym chciał to dokończyć, Wojtek, proszę cię. Czy jest zagrożeniem, o to się pytam. Czy nie dostrzegasz, bo mówisz o Czechach, czy nie dostrzegasz zagrożenia ze strony Wielkiej Brytanii? Ale w sensie takim, żeby Brytyjczycy w ogóle zagrożenie, potencjalne zagrożenie, no dostrzegasz zagrożenie ze strony państw ościennych, a tych dalej położonych. Żeby desant na przykład na plażach nad Ale Bałtykiem nie ograniczajmy się do desantu. To nie sądzę, żeby to zrobili. Nie ograniczajmy się do desantu. Czy dostrzegasz zagrożenie? Nie są idiotami. Tego na pewno nie zrobią. No w sensie... Mam wrażenie, że zaczynasz Krystian kunktatorzyć, czyli uciekać od odpowiedzi, ale ja ci powiem, dlaczego powiedziałem. Ale zagrożenie konkretnie czego? Nie, ja proszę o tutaj sprecyzowanie zagrożenie ogólne. Że co ogólne dla Polski. Ogólne zagrożenie dla Polski. Interesów, no to jest... silne europejskie państwo, więc w kontekście interesu, To jest banał, co mówisz. Ja pytam o ogólne zagrożenie dla Polski. Czy Brytyjczyków na swojej skali, jakbyś ustawił? Odpowiedział. No. W porównaniu do krajów, które z nami sąsiadują, uważam, że z powodów logistycznych... Nie. To już słyszeliśmy. Nie w tym stopniu, nie w tym Dobrze. Stopniu. A za czyją sprawą odbył się potop szwedzki? Z czyich pieniędzy? Kto to sfinansował? Potop szwedzki, no to była wojna, w której tutaj uczestniczyły różne państwa wschodniej Europy. Natomiast jeśli chodzi jakiej o to, kto Europy? Jakiej? Jakiej? Wschodniej. Kto finansował potop szwedzki? Kto sprawił, że do potopu szwedzkiego doszło? Że Szwedzi, nie no, tylko Królestwo Szwedzi... Szwedzki. Jak? Królestwo Szwecji, które było projektem imperialnym. Nie. Z tego, co mi wiadomo. Postarali się o finansowanie Brytyjczycy, ponieważ chcieli zatrzymać chrystianizację Wielkiej Brytanii. Potop szwedzki to jest właśnie wpływ brytyjski. Dostali ogromne pieniądze na armię zaciężną, ściągnęli ludzi do armii z całej Europy. Tak, potop szwedzki zdziesiątkował nas, jeżeli chodzi o tę kwestię gospodarczą, zdziesiątkował nas, jeżeli chodzi o to, jeżeli chodzi o ludność. Wywieziono ogromne skarby, zniszczono ogromne połacia Polski. Warszawa skurczyła się praktycznie do wielkości wsi. Wiele miast i mniejszych miejscowości przestało istnieć, albo przetrwały 1, 2, 3 domostwa, kilka rodzin. Ale sfinansowali to Brytyjczycy. Dlatego to, że państwo leży daleko, to nie znaczy, że nie jest dla nas zagrożeniem. I to, że z jakimś państwem sąsiadujemy, nie znaczy, że jest dla nas zagrożeniem. My musimy zmienić politykę międzynarodową. Musimy zadbać o to, żeby w końcu sąsiadów, przyjaciół mieć blisko, a wrogów daleko. Na razie do tej pory wszystkie działania kolejnych politycznych przedstawicielstw w Polsce prowadzą do dokładnie odwrotnej pozycji. Tak zwanych przyjaciół mamy daleko, a wrogów pod nosem. I sami... Ale nigdy brytyjskie wojska nie atakowały po... różnego rodzaju państw polskich, które bo nie były są idiotami. Nie są idiotami. Wystarczyło, że mądry Brytyjczyk powiedział: a Polakom zrobimy powstanie. Posłuchaj, Krystian. Pytasz się, to ci odpowiadam. Śmiertelnym wrogiem Polski była, jest i będzie Wielka Brytania. I Niemcy. Mamy na to, o tym. Tylko o Niemcach wszyscy wiemy. Przynajmniej wszyscy Polacy. Natomiast nikt nie wie, jakim śmiertelnym wrogiem jest Królestwo Anglii. To przez historię przegalopujemy. To nawet, powiem ci, znajdziesz w literaturze pięknej, czyli w Ogniu i Mieczem, znajdziesz ślady, i w Potopie znajdziesz ślady ingerencji brytyjskiej
w unicestwienie Królestwa Polski. No dobrze, ale teraz jeżeli mogę z tym polemizować, no to nie tak. Polemizuj. Musiałbym znaleźć ślady. No jak to? Ale no to już powiedział ci, na przykład powiedział ci Marcin, powiedział ci Marcin, no tak. Powiedział ci Marcin, dał ci konkretny dowód, kto finansował Szwedów do wojny z Polską. Potem możesz poszukać, kto finansował powstanie listopadowe. Kto finansował rabację chmielnickie. No tak, kto doprowadził do tego, żeby Rosjanie nie otworzyli drogę do Indii lądowej i krótkiej morskiej, bo im się to nie opłacało jako potęga międzynarodowa, potęga morska. Wielka Brytania wolała opływać Afrykę i czerpać z tego korzyści, nie pozwolić innym. Idziemy dalej. Kto Sfinansował żydostwo w Rosji, doprowadził do rewolucji. Ale zanim jeszcze do tego... Ale to chwila, to w Rosji, no to rewolucja w Rosji to chyba nie jest nasz problem. Nasz, ale niestety. Bo konsekwencja nas dotknęła bardzo głęboko. Stworzenie Rosji komunistycznej, sowieckiej, żydowskiej, to nasz problem. Ale i to Brytyjczycy stworzyli? A kto myślisz? No myślę, że nie, że bardziej tutaj to było w interesie Niemców, no bo Brytyjczycy prowadzili wojnę wtedy, będąc sojusznikiem Białej Rosji. Znasz takie pojęcie City of London? No słyszałem, obiło mi się o uszy. No i widzisz, popatrz, to są mistrzowie, obiło się o uszy, a to jest, rozumiesz, centrum zapalne zła, a słyszałeś o tym, jak pięknie, muszę użyć takiego słowa, jak pięknie wypierdolił cały dorobek polityczny Becka jedną wizytą. Człowiek, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii w 1938 roku w listopadzie na jachcie Bajka? Jak się nazywał? Bajka, Zabajka, Wróżka, coś tak, Czarodziejka. Tak, coś takiego. Spotkał się minister spraw zagranicznych z Beckiem, który był sojusznikiem Adolfa Hitlera. Przypomnę, że mieliśmy zawarty pakt o przyjaźni w 1934 roku. A nie o nieagresji? Nie. Z Niemcami? Nie. Z Niemcami mieliśmy iść bić sowiecką Rosję. I te plany były tak daleko zaawansowane, że nawet wspólne manewry mieliśmy. Są zdjęcia z 1938 roku, z wielkich manewrów na Wołyniu, gdzie pokazaliśmy Niemcom swoją manewrowość, swoją broń, jakiej używamy, ofensywną i obronną. Są zdjęcia, powiem ci, bardzo symboliczne. Stoją generałowie Wehrmachtu w mundurach i generałowie polscy i oficerowie polscy na takim wzgórku, a poniżej działko przeciwpancerne Boforsa obsługiwane przez polskich kawalerzystów i oni obserwują te działoczyny tak zwane, obserwują całą taktykę armii polskiej. Ponieważ manewrowość armii polskiej i doświadczenie z wojny polsko-bolszewickiej było języczkiem uwagi Niemców. I mieliśmy być sojusznikami, byliśmy sojusznikami, ale Anglia uważa za najgorszy twór ludzkości w Europie Polaków i Polskę. I robi to tak sprytnie, że my, głupi Polacy, w swojej masie tego w ogóle nie dostrzegamy. I powiedzenie na ulicy, że Anglicy są naszym śmiertelnym wrogiem, wywołuje u słuchacza takie odczucie, że rozmawia z idiotą. Ale nie, no tylko mi cały czas brakuje dowodów, bo tutaj się chodzi o na przykład... kurwa ci brakuje dowodów? To do książek. Ci do kurwy nędzy fakt z 1938 roku, otóż kiedy Becka wypierdolił w powietrze i Beck doprowadził do wojny z Niemcami w 1939 roku. To jakich ci faktów brakuje? Mein Kampf, które było opisem ideologii Hitlera, plan na Europę Wschodnią nie był taki, żebyśmy byli równorzędnym sojusznikiem. Ale byliśmy postrzegani jako podludzie, więc bylibyśmy w najlepszym przypadku narzędziem do pokonania Rosji, ale potem nie bylibyśmy traktowani jako... Ale dobrze, ale czy znasz historię, kogo chciał Hitler napaść jako pierwszy, państwo? Jako pierwszy chciał pokonać... No. Związek Radziecki w idealnym scenariuszu. Nie, w idealnym, ale jako pierwsze on miał też resentyment swój. Miał resentyment ze swojego życiorysu. Pierwsze państwo, które chciał napaść, to była Francja. Z Anglią zawsze chciał zawrzeć sojusz.
No to prawda, tak. Ale widzisz, i tutaj dyplomatyczne rozmowy między Niemcami a Polakami trwały, żeby Polacy nie stanęli w obronie Francji. Bo Hitler był na froncie francuskim w czasie I wojny światowej. Tam... No tak. Ale no, tu nie ma nic dziwnego. Tak, w sensie nie był ma pewny... to sens dla Niemców. Tak. I teraz, kiedy dostał wyraźny sygnał w styczniu 1939 roku, że zrywamy układ, nie będzie współpracy, Hitler musiał w kwietniu, w 50. swoje urodziny, zmienić plan i powiedział swoim generałom, najpierw się musimy rozprawić z Polską, bo Polska jest niepewna. Była pewna, a stała się niepewna. Po to dano gwarancję Polsce, że Francja i Wielka Brytania staną w ich obronie, a potem wyruchali nas bez mydła nie pierwszy. Piłsudski powiedział Bekowi, ja nie jestem Piłsudczykiem, ale powiedział Bekowi, nie wchodź do wojny jako pierwszy. Tymczasem Bek wszedł do wojny jako pierwszy, wyszliśmy z wojny jako ostatni, straciliśmy 10 milionów obywateli, wojna się przetoczyła przez nasze terytorium, a tak nie musiało być. No to prawda, ale zapominamy o jednym fakcie, że w 1939, w momencie, w którym wiadomo było, że to widmo wojny jest, Wielka Brytania próbowała do swojego sojuszu po naszej stronie szeroko rozumianej wciągnąć Moskwę. No słuchaj, przecież to wiadomo, bo przecież to była ruskim się to opłaca. Piękna szachowa gra była, która spowodowała, że Polacy nie byli w stanie tego przyjąć. Ale no tylko wtedy dogadał się Berlin z Moskwą, ponieważ warunkiem Sowietów było możliwość przejścia przez Polskę Armii Czerwonej, na co Polska, co dość oczywiste, się nie zgodziła. No, nigdy by ale się Brytyjczycy, nie zgodziła. Brytyjczycy chcieli, ale Brytyjczycy chcieli sojuszu. Słuchaj, to tak jakby, jak wiesz, jakby ktoś powiedział, że dla... To jakbyśmy my w Polsce mówili, że chcemy sojuszu między Południową Afryką a Antarktydą. Nie. Jaki nie. to ma wpływ na nas w ogóle? A nie rozumiem analogii w sensie. Nie, zaraz ci powiem. Brytyjczycy trwali przy pomyśle, który był dla nas nie do zaakceptowania. I w ten sposób, w ten sposób tam nas załatwiali. Oni jak ognia... Ale co było nie do zaakceptowania dla nas? Armia radziecka maszerująca przez Polskę? No tak, no my... No jak zaraz. 20 lat wcześniej, niespełna 20 lat wcześniej, broniliśmy Europy przed zalawem komuny. I teraz mieliśmy ich wpuścić tak bezdurno, no tak? Cynizm. Ale o czym to mówisz? Mieliśmy... O czym ty mówisz w ogóle? No, obcą armię chcesz puścić do swojego kraju, nie, żeby sobie przeszła to swobodnie? To Moskwa chciała, ale dlatego nie doszło do sojuszu Moskwa Wielka chciała? Brytania z ZSRR. Bo Moskwa chciała móc przejść przez polskie terytorium. Doszło do sojuszu Wielka Brytania z ZSRR, bo Polska, bo nie chcieli tak. mogli przejść. Powiem ci tak. No, spuściłbym bombę atomową na Londyn bez wahania, gdybym tylko mógł. Poczekaj, Marcin. Wziąłbym i bardziej niż na Moskwę, niż na Kijów, tak, niż na Berlin. Ależ oczywiście. Wycinasz całą geopolitykę. Kurwa, powtarzam ci, moment, kurwa! Co jest znowu? Słyszałeś o City of London? Twoje zdanie, że coś słyszałeś, kończy tę dyskusję. Zadzwoń, jak będziesz wiedział, co to jest City of London. Dlatego, ale że... co to zmienia? Jak co zmienia? Młody Polaku!